Dla podopiecznych Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych te płyty wydane staraniem Polskiego Radia to świadectwo lat ich młodości. Kiedy trafią one do tych, którzy walczyli w 1939 roku, którzy walczyli później z niemieckim, sowieckim okupantem, niewątpliwie będą one przypomnieniem tych strasznych czasów, ale jednocześnie przypomnieniem chwil, kiedy tamto pokolenie zdało największy egzamin z miłości i służby niepodległej Polsce. Dla nas wszystkich zaś te płyty to nie tylko świadectwo historii, to, śmiem twierdzić, polskie relikwie pieczołowicie przechowane przez pracowników Polskiego Radia, a teraz staraniem Polskiego Radia i pani prezes Agnieszki Kamińskiej wydane w formie płyty czy ciągu płyt, które trafią do krwioobiegu narodowej pamięci i będą spełniać swoje zadanie dwojako, jako źródło historii, ale również jako przesłanie tamtego pokolenia do współczesnych, bo w tych nagraniach wybrzmiewają niezwykle ważne słowa, kierowane 83 lata temu do walczących, ale kierowane również do nas współczesnych. Nie ma takiej ceny, jakiej nie można zapłacić za niepodległość i suwerenność własnej ojczyzny.